Pędziaty. Mamy panią, mamy portu. Pani leży HD. Dalej drogę. Jedzie, już jedzie. Ale maski nie będziemy zakładać, tylko położymy, się zaokładam. Wracamy. Gotów. Nie ma oddechu. Jutro już tak. Dawaj tam to poprzednaj. Okej, dzięki. Nogi ci nie spadną. Dzięki, ja odbiór. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wyjechał zespół z AED. Uwaga! Urządzenie treningowe. Tryb dla dorosłych. Wezwij pomoc. Zadzwoń na 112. Przykryj kolejno elektrody do odsłoniętej klatki piersiowej. Elementów do nauczenia się przez Was przez 3 dni chyba było dużo i myślę, że sporo rzeczy nowych się dzisiaj nauczyliście, bo większość z Was nie miała jeszcze do czynienia z ćwiczeniami na obiektach wodnych i myślę, że to jest dla Was też nowe doświadczenie, bo sytuacje mogą być różne i zdarzenia mogą być różne i również w takich miejscach możecie prowadzić na przyszłość swoje akcje. Dla nas to też jest sygnał, dla zarządu również, że pewne wyposażenie na jednostkach też musi uwzględniać takie sytuacje. Ja z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom, którzy pomogli nam drugie manewry medyczne w gminie Kamienna Góra przeprowadzić. Po raz kolejny wsparła nas Państwowa Straż Pożarna w Kamiennej Górze, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze,
Chcę bardzo serdecznie z tego miejsca też podziękować panu Łodziewskiemu Pawłowi, który po raz pierwszy z wykładem psychologicznym pojawił się tutaj u nas. Myślę, że to też jest bezcenna dla was wiedza. Ale przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję tym najbardziej zaangażowanym w przeprowadzenie tych trzydniowych manewrów, czyli ratownikom medycznym towarzyszącym nam przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę, i ochotnikom z WOPR-u. I zacznę może to podsumowanie od tych dwóch grup. Bardzo serdecznie będę zapraszał, żeby osobiście podziękować ratownikom medycznym. Dla was takie pamiątkowe podziękowanie i mały prezent. Serdecznie dziękuję Marcinowi Hejdukowi za pomoc w organizacji. Zapraszam Kamila Majewskiego. Paweł Michalik. Sebastian Zawierucha. I Rafał Tyka. Bardzo wam za to dziękuję, bo tak jak sama nazwa wskazuje, są to manewry medyczne, więc w zasadzie ten kręgosłup tych manewrów to wy. I bez was byśmy rzeczywiście sobie nie poradzili. Oczywiście w tej grupie był też Piotrek Kowalczyk, ale Piotrek na koniec. Kochani, tak jak mówiłem, w tym roku był ćwiczony bardzo mocno scenariusz związany ze zbiornikami wodnymi. W związku z tym zapraszam naszych kolegów woprowców: Pawła Orszulaka, Kornela Łukasika i Bogusława Mroczka. I dla kolegów... Dla kolegów poza podziękowaniem, Paweł, nie uciekaj. Dziękuję. Mamy specjalną nagrodę, nie wiem, którzy mam w sposób podziękować. Chcielibyśmy podziękować tą deskę do wykorzystania, oby nie tylko na terenie basenu w Kamiennej Górze, ale żeby faktycznie wam zawsze służyła i była pod ręką. Dziękuję bardzo. Aby była pod ręką. Dziękuję bardzo. Jeszcze podziękowania. To już oficjalnie zapraszam komendanta Państwowej Straży Pożarnej Kamienna Góra, brygadiera Sławomira Graczyka. Podziękowania za organizację. Komendanta policji nie ma z nami, ale nagroda też trafi. No i tak, Piotrek Kowalczyk. Zapraszam bardzo serdecznie na środek. Bo faktycznie, to muszę powiedzieć, jest to osoba, która drugi rok z rzędu organizuje, ale też jest pomysłodawcą tak naprawdę też całych manewrów. Oczywiście jest jeszcze Adrian Książek, ale tegoroczne manewry jakoś spowodowały, że Piotrek musiał sobie radzić sam. Więc w imieniu nas wszystkich bardzo, Piotrek, dziękuję. I mimo wszystko, mimo problemów tegorocznych, proszę cię o to, żebyś wspólnie z nami organizował trzecie manewry. Panie komendancie, te ćwiczenia pokazują co? Żeby się szkolić i żeby dobrać tą namiętność tej pracy. Tak, oczywiście. Nie ma innej drogi niż ćwiczenie, niż szkolenie się. Nie ma innej drogi niż powtarzanie pewnych czynności ratowniczych. Dopiero wtedy te czynności stają się nawykiem. Ten nawyk wchodzi jakby nam w krew i wtedy gdzieś tam w czasie akcji, w środku nocy, w deszczu, w mrozie, czasami w stresie,
jest szansa, że tą czynność, którą wielokrotnie wykonywaliśmy w czasie ćwiczeń, to wykonamy ją dobrze w czasie rzeczywistej akcji. Powiedzmy, że dobrą robotę robią OSP w gminie Kamienna Góra. Bardzo dobrą robotę. Ja tutaj przed chwilą gratulowałem wójtowi, gratulowałem zarządowi, ponieważ oprócz tych szkoleń, które organizuje Państwowa Straż Pożarna, niespełna 2 tygodnie temu skończył się kurs dla dowódców. Robimy ćwiczenia powiatowe, robimy ćwiczenia na obiektach, robią ćwiczenie zaskoczenie, robi Komenda Wojewódzka, na które wzywamy jednostki OSP. Oni jeszcze znajdują czas, żeby się spotkać, ponieważ odczuwają taką potrzebę. Odczuwają potrzebę usprawniania siebie i bardzo się cieszę, że znajdują ten czas w czasie wolnym, znajdują instruktorów, bo wielkie gratulacje dla wójta gminy Kamienna Góra, dla zarządu gminnego OSP, którzy znajdują czas i chęci do tego, żeby się spotykać i ćwiczyć. Piotr Kowalczyk, jestem współorganizatorem. Rafał Dyga, ratownik medyczny, współorganizator kolegi i pomoc dla Piotra. Panie Piotrze, te dzisiejsze manewry, które się odbyły, to jest wzornictwo z poprzedniego roku? Częściowo, ale w tym roku były całkiem inne przypadki. Wykorzystaliśmy ratowników WOPR, mieli elementy z ratownictwa wodnego oraz z ratownictwa medycznego. Bardzo dużo wykorzystywali defibrylatory AED. Wiedzieliśmy, że niektóre jednostki dostały. Chcieliśmy im utrwalić tą wiadomość, żeby wiedzieli, jak zastosować prawidłowo i żeby dbali o własne bezpieczeństwo. I jak tak lekko byśmy podsumowali? No trzeba się dużo uczyć. Trzeba dużo się uczyć, dużo trzeba pracy włożyć. Myślę, że następne manewry, które się odbędą, będą troszkę lepiej przygotowani. Pan był odpowiedzialny za? Za właśnie NZK i użycie AED. I jak by pan ocenił tą pracę na tym urządzeniu? Znaczy, no tak jak kolega już wspomniał, dużo pracy przed ochotnikami, dużo nauki. Nie spotykaliśmy się tu po to, żeby było miło, żeby było przyjemnie, tylko po to, żebyśmy się nauczyli dużo rzeczy, a więc powinni się spotykać w remizach, ćwiczyć, jeszcze raz trenować, utrwalać, jak komendant przedtem powiedział, utrwalać swoją wiedzę poprzez ćwiczenia i szkolenia w następnych pokoleniach. Ja tylko powiem coś od siebie. Tą kamerę, którą wprowadzam między was i ich, to widzę po tym w drugim roku już taki luz. Nie są tacy spięci. W pierwszym roku oni się tak obawiali wymowy, co będą mówić, jak to, jak iść ruszać. A widzę teraz po nich, że oni są tacy otwarci, już się tak nie krępują. To na pewno nabrali doświadczenie z pierwszych manewrów. Teraz troszkę inaczej, było im łatwiej, tak? Bo wiedzieli pierwsze, na jakiej zasadzie, jak mają działać. Manewry poprzedzały tak samo warsztaty. Warsztaty ich przygotowywały do tych zadań, bo zrobiliśmy te warsztaty pod względem przypadków, które miały występować i im było łatwiej, dużo łatwiej. To co, za rok spotykamy się? No myślę, że tak, że spotkamy się za rok i na pewno będą troszkę trudniejsze manewry i bardziej dostaną w kość.